Cześć, witajcie. Już jakiś czas temu zapowiadałem Wam w kilku filmach modernizację mojej głównej platformy, głównego komputera. Dzisiaj zobaczycie części do tego nowego komputera. Pewnie niektórzy z Was zauważą, że w komputerze już coś się zmieniło. Tak więc tak naprawdę modernizacja częściowo już nastąpiła, ale ja Wam dzisiaj pokażę, co tutaj do tego komputera wskoczyło nowego i zamiast czego. Zapraszam Was do oglądania, a ceny produktów, które tutaj przedstawiam, macie w opisie filmu. Zaczynamy. To będą pamięci do zestawu na razie 2x8 giga Corsair Vengeance LED-owe niebieskie, czyli 16 giga pamięci o taktowaniu 3000 MHz. Procesorek Core i5 6600K. W starym kompie mam 4790K i 7. Troszeczkę starsza generacja, ta i5 będzie troszeczkę wolniejsza, no ale w zupełności też wystarczy, jakby nie było, jest to procesor wydajny. No i rzecz, która dzisiaj przyszła, powiem Wam, że ostatnimi czasy po prostu oszalałem na punkcie sprzętu Aorusa. Możecie tutaj mówić co chcecie, czy jest opłacalny, czy nie jest opłacalny, czy przedrożony, czy nie przedrożony. Po prostu mi się podoba, platforma dla mnie ma być i funkcjonalna, i ma też po prostu mi się podobać. Też z obudową tutaj będziemy kombinować za jakiś czas na tą białą wersję ze szkłem P5. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tutaj chyba w sumie o pamięciach i o procku nie ma co mówić. Natomiast rzućmy sobie okiem na tą płytę główną. No bo zobaczcie, przychodzi nam to w takiej no dość grubej walizce. Jest to płyta z chipsetem Z270X Gaming 8, seria Gaming 8. Już taka jedna z najbardziej topowych. Mamy tutaj bardzo fajnie to zapakowane okienko, gdzie możemy tą płytę sobie już podejrzeć. Ale z tego co widziałem, ona dopiero robi wrażenie, jak to wszystko podłączymy. Mam tutaj mnóstwo LED-ów, konfiguracja i tak dalej. Więc po prostu dzisiaj taki rzut oka, a zobaczycie to już no, niedługo. Być może dzisiaj to nawet jeszcze zmontuję, poprzekładam. O właśnie, widzicie obrazek, jak to wygląda mniej więcej, jak już wszystko jest podłączone. Mam tutaj bardzo wiele technologii, podświetlenie RGB, chociażby technologię Dual Killer do sieci przewodowej. Dźwięk też tutaj chyba będzie dobrej jakości. Przetestujemy mikrofony chociażby, jak to tutaj łapie. Już szukam. Mamy wzmacniacz audio. I proszę bardzo, układ dźwiękowy Creative Sound Blaster, więc no tutaj naprawdę zapowiada się to ciekawie. No nic, porównamy ten dźwięk z moim DAC-iem, z Asusem Sonarem STU. Zobaczymy sobie, jak to tutaj działa. Zobaczycie już tą płytę w prezentacji komputera, modernizacji komputera. No dobrze, na dzisiaj to wszystko. Kolejne modernizacje już za jakiś czas. Zobaczycie tam ciąg dalszy. Pozdrawiam Was, cześć!